Okej. Czekaj, skup się sraz. Siemaneczko, witam was serdecznie. Ja się nazywam Mateusz Strelał i witam was na moim kanale. Dzisiejszym tematem jest obiektyw 24-72-8. Obiektyw, który uważam, że jest najbardziej uniwersalnym i jednym z najlepszych obiektywów, jaki możecie kupić. Konkretnie 2.8 ze względu na to, że 4.0 uważam, że jest troszkę za ciemny do wielu sytuacji i lepiej kupić 2.8. Ale jeszcze o szczegółach porozmawiamy. Jeżeli chodzi o 24-70, to powiem wam, że to jest właśnie obiektyw najbardziej uniwersalny ze względu na to, że jeżeli ktoś pyta, chce mieć tylko jeden obiektyw do wszystkiego. Do portretu, do reportaży, do krajobrazu. Jeden obiektyw. Nie chcesz zmieniać obiektywów. Co kupić? 24-70-28. Ewentualnie 28-70-20, którego nie miałem okazji jeszcze testować, więc w osobnym filmie o nim opowiem. A jeżeli zdobędę w ogóle jakby go na testy, bo bardzo bym go chciał przetestować, bo nie ukrywam, że 24-70-28 brzmi super. Ale 28-70-20 brzmi nawet jeszcze lepiej. To jest nowy obiektyw, który jest dedykowany do erek, do bezlustrokowców i chciałbym go naprawdę na maksa przetestować. Ale przejdźmy najpierw do głównego tematu. Jest to obiektyw, który możecie zrobić dosłownie wszystko. Uważam, że ten obiektyw jest najlepszym, jaki ja kupiłem, ze względu na to, że przez wiele lat używałem głównie jego. Nawet posiadając inne obiektywy, stałki i niestałki, zmiennoogniskowe, dlatego że jakby z lenistwa nie chciało mi się zmieniać obiektywów. I stwierdziłem, że kurde, naprawdę nie ma potrzeby. Dobra, stałki najczęściej mają jaśniejsze światło i bardzo często dają nam możliwość zrobienia czegoś takiego, że mamy jeszcze piękniejszy efekt za nami. Czyli tak jak teraz tutaj widzicie, jest fajnie rozmazane tło, bo nagrywamy ten film przy przysłonie 1.4. No i tutaj 2.8 aż takiego rozmycia by nam nie dało. Ale czy to prawda? No właśnie nie do końca. Bo 2.8 również może nam dać taki efekt przy większym zoomie. Więc mamy zakres od 24 do 70. Więc mamy szeroki kąt, idealny do krajobrazów, natury, widoczków, nie wiem, Tatry, gdziekolwiek nie idziesz i chcesz coś uwiecznić, pięknie. Czy też właśnie piękne widoki z ludźmi, gdzie ci ludzie, wiecie, są tacy malutcy. Wersja 24-70-4.0 jest spoko, jeżeli fotografujemy głównie w plenerze, w naturze, gdzie mamy dużo światła. Ale taki fotograf, który jednak potrzebuje już, pracuje w takich trudniejszych warunkach, typu właśnie kościół, czyli reportaże ślubne, to jednak mi się wydaje, że powinien skupić się na tym wersji 2.8. Ze względu na to, że już w takim kościele często brakuje nam tego światła. Dobra, możemy mieć pełnoklatkowy aparat, więc możemy sobie podwyższać ISO, możemy fotografować w RAW-ach, to wszystko nam pomaga. Ale tu pomoże nam również niższa przysłona. I 2.8 pięknie nam pomoże w ciemniejszych, trudniejszych warunkach i daje nam ten efekt większego rozmycia tła. Pamiętajcie jednak, że mając taki 24-70 macie ten zoom, więc szeroki kąt, tak jak powiedziałem, do krajobrazu i natury. I potem możecie sobie pięknie zoomować. Na wszyscy na start, ja mówię zawsze o moim takim filmie, zresztą odsyłam do filmu w razie czego, jeżeli was to interesuje, o 50, 50 mm. Jeżeli jesteście zainteresowani, mówię o wszystkich trzech 50, jakie istnieją, 1.8, 1.4 i 1.2. I tam mówię, który jest lepszy, który jest gorszy. Ale 50, 1.8, no to co? Tu też masz 50 mm. Tu też masz 70 mm. Tutaj mam obiektyw 70-200. I tutaj mam również 70, więc mogę zoomować. Jeżeli jestem w reportażu i chcę zrobić komuś tak troszkę, jednak trochę incognito, wiadomo, że ten biały obiektyw troszkę bardziej mi się przyda, bo mogę zrobić to na 200 mm, ale tutaj te 70 bardzo mi wystarcza, bo bardzo dobry jest to zoom. I też jestem w stanie zrobić takie ładne zdjęcie komuś w ławce, na przykład w kościele, a ta osoba niekoniecznie musi na mnie zwrócić uwagę. Bo w końcu na tym polegają też reportaże, żeby robić zdjęcia takie, żeby na nas nie zwracać, znaczy żebyśmy na siebie nie zwracali uwagi. Dlatego, jeżeli ktoś szuka jednego obiektywu, 24-70, 2.8. Do reportaży perfekto. Jeżeli robisz jednak głównie w plenerze, 4.0 powinien ci wystarczyć. Ja tutaj od razu też mówię, że mając przesłonę 2.8, praktycznie zawsze robię na 2.8. Bo jest i wszystko ostre, więc nawet zdjęcia, powiedzmy, ludziom indywidualnych sesjach, czyli jak mam na weselu moment, gdzie robię indywidualne sesje i po 4-6 osób stoi, to przy 2.8 jestem w stanie zrobić im zdjęcie i wszyscy są jeszcze fajnie ostrzy. Dopiero w tym momencie, kiedy jest takie grupowe zdjęcie, gdzie już stoi 100-200 osób, to wtedy rzeczywiście przysłonę muszę sobie podbić do góry, bo zależy mi na tym, żeby wszyscy byli ostrzy. Robiąc zdjęcie przy przysłonie 2.8 takiego zbiorowiska ludzi,
to niestety nie. Tutaj już po bokach będą zamazani. Więc tutaj już wiem o tym, no, jako fotograf, że przysłona musi być podniesiona, bo przy wyższej przysłonie wszystko jest bardziej ostre. Takie rzeczy oczywiście i więcej szczegółów, takich tipów, jeżeli nie wiesz, a chcesz się więcej dowiedzieć, to zapraszam oczywiście na moje kursy akademiafotomaniaków.pl. Tam masz różne pakiety i różne filmy do kupienia, gdzie jest dużo więcej szczegółów. Co możecie zrobić, żeby ustawić rozmazanie? Rozmazujemy tło przy większym zoomie, więc mając taki wysoki zoom przy 70 mm i przysłonę 2.8, to praktycznie uzyskacie mniej więcej ten efekt, który teraz widzicie tutaj na tej przysłonie 1.4, które zaraz nagrywamy, lub nawet lepszy. Także to wszystko zależy od tego, czy używamy tego zooma, czy nie i jak daleko tło jest za nami. Dlatego bardzo fajnie możecie ten obiektyw wykorzystać. Ten obiektyw nadaje się naprawdę do wszystkiego. I tak jak powiedziałem wcześniej, nieraz z lenistwa nie chciało mi się zmieniać obiektywów i potrafiłem zrobić bez problemu wiele wesel tym obiektywem. Sztosik jakość. Ok, mówię teraz tutaj o Canonie. Jestem kanonowcem i akurat działam na Canonie, więc mam tutaj 24-70-28 Canona. Również istnieje Sigma 24-70-28 i istnieje Tamron 24-70-28. Wydaje mi się, że wszystkie trzy obiektywy dają ten sam efekt końcowy. Dlaczego mówię, że mi się tylko wydaje? Dlatego, że miałem okazję testować Sigma 24-70-28, ale nie miałem okazji testować Tamrona. Dlatego tutaj nie mogę za niego ręczyć, aczkolwiek słyszałem bardzo dobre opinie i widziałem bardzo dobre opinie. Także sugeruję się tym, co słyszałem i widziałem, że też jest spoko. Ceny tych dwóch są dużo niższe niż tego. Natomiast też Canon przestał już produkować do lustrzanek. Także ten obiektyw jest EF, czyli należy do lustrzanek Canona, ale za to stworzył teraz również do R-ki, czyli RF do bezlusterkowców Canona. Tylko, że to już jest zupełnie inna cena. Ten teraz rośnie na wartości ze względu na to, że nie ma, nie produkują, więc ja mógłbym go sprzedać drożej niż jej kupiłem. Ale taka Sigma kosztuje już z 5,5 tysiąca, a Tamron przez inflację, przez to, że nie produkuje się cały czas czegoś na rynku, bo mamy wojnę, mamy problemy z finansami na całym świecie, to wszystko sprawia, że ceny teraz szaleją. Matko Boska! Ale tak czy siak Sigma i Tamron są tańsze niż Canon. Teraz pytanie. Czy lepiej wtedy kupować to tańsze, czy kupić oryginał? Jeżeli masz możliwość i masz finanse na takiej zasadzie, że no, nie musisz oszczędzać, ja polecam oryginał, bo nie ukrywam, że zauważyłem pewną różnicę. Przyszła do mnie kursantka i dała mi tą Sigmę. Sprawdziłem i przetestowałem sobie. Efekt końcowy jest wręcz identyczny. Sprawdziłem dokładnie, jest głębia tak samo piękna, fajna, więc jest jak najbardziej super. Ale różnica polega na tym, że te obiektywy są tańsze niż Canon, lecz Canon jest minimalnie szybszy, był lżejszy niż Sigma, jak testowałem, i łatwiej mi tutaj jest to wszystko ustawiać. A w Sigmie nie wiem dlaczego czułem ten ciężki opór i trochę mnie to przeszkadzało. Wziąłem i tak robiłem zdjęcia mniej więcej 20 minut, pamiętam, na weselu, tak kurde, trochę mnie to męczy. I byłem właśnie ciekaw, czy to jest kwestia wyrobienia się. Nie, bo sprawdziłem później drugi obiekt, który miałem taki. Patrzę, nie, one tak wszystkie chodzą. Więc to jest może kwestia tego właśnie, że zamiennik czasami jest tańszy, ale może mieć jakieś takie małe ubytki. Tylko pytanie, czy te ubytki będą ci aż tak bardzo przeszkadzać. Jeśli masz bardzo dużo kasy, kup sobie oryginał. Ale czy to musisz? Nie, nie, nie. Ja bym postawił w tym momencie tak na luzie, na przykład na zamiennik i żeby kupić sobie jeszcze jakiś obiektyw, jeżeli ktoś bardzo chce. Wiadomo, kwestia indywidualna. Ja wam tylko mówię, jakie są różnice. Tamron za to ma też, tak samo jak Sigma. To jest seria Art i tutaj mamy Tamronie również. Użyte najlepsze możliwe części, dlatego one też tyle kosztują, bo są tańsze zamienniki jeszcze od Tamrona i Sigmy, ale te obiektywy mają cichy autofokus i są bardzo precyzyjne. Także dzisiaj są one naprawdę rewelacyjnymi zamiennikami. Ja bardzo chcę przetestować ten drugi obiekt, co powiedziałem, że jest z przysłoną 2.0, ale powiem wam, że skoro stworzyli teraz 28-70-2.0, to przysłona mnie kusi, bo jest dużo niższa. Ale powiem wam, że jest mega różnica między 24 a 28, co niby tylko 4 mm, ale bardzo robią różnicę. But that's just me. I te 4 mm nieraz mogą wam się przydać. Definitely. Także znowu kwestia tego, co kto fotografuje i jakie ma potrzeby. Okej, to teraz tak, te 4 mm, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica. Nagrywamy Damiana, 24 mm. I teraz patrzcie, jaka jest różnica, zbliżam do 28. 28, 24, 28, 24, 28, 24. Jest naprawdę ogromna różnica moim zdaniem. Bardzo dużo brakuje tych ujęć po bokach, ale to jest naprawdę tylko 4 mm, a patrzcie. Ja pierdzielę, ja jestem sam w szoku. Naprawdę, beka z tego. To jest tak duża utrata, ja patrzę wyraźnie, cały czas robię 28, ja pierdzielę. Masakra, serio, patrzcie, 28, 24. Ok, nagrywamy dalej Damiana. Czy jak mocna jest różnica? 24 mm
28. 28? Okej, okay, za dużo to powiedziałem i już mi się doli. Się fajnie trzęsisz, jak się cieszysz. Stabilne ujęcia proszę robić. Okej, okay, lecimy dalej. 24 mm. I patrzcie, mam cały czas przysłonę 2.8 użytą i zwróćcie uwagę na to, jak jest rozmazane mało tło. Bo im większy zoom, tym bardziej rozmazane tło, więc teraz mamy 70 mm i automatycznie rozmazało się bardziej tło. Beka, co? Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć? Że ten sam obiektyw stosowałem do lustrzanki i do bezlusterkowca. Jeżeli już posiadacie jakieś obiektywy... Nie. Tak. Chciałem wam powiedzieć, że jeżeli możecie kupić sobie używkę, na przykład oryginalnego, z bezprawdzonego źródła, oryginalny obiektyw i jest tańszy, to super. Bardzo fajnie, że macie taką możliwość. Obiektyw z RF, czyli dedykowany do bezlusterkowca, kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, a nie kilka tysięcy. Więc to są ogromne różnice, jeżeli chodzi o kwotę. Więc jeżeli macie bezlusterkowca i chcecie kupić sobie tą Sigmę, która jeszcze nie produkuje do Canona na przykład takich obiektywów, pewnie się to zmieni na dniach, to bez problemu z adapterem, tak jak ja, możecie używać. Każdy obiektyw bez lusterkowca zyskuje nowe życie. I to jest niesamowite, jak on zajebiście działa. Jest ogromna różnica między lustrzanką a bezlusterkowcem. Ten sam obiektyw, ten czy ten obiektyw, tutaj działa dużo lepiej. Jest precyzyjny, jeszcze bardziej szczegółowy. Ja naprawdę byłem tym obiektywem na maksa zachwycony, bo on ostrzy jak żyleta. Tu. A jak zamontowałem go tutaj, to jeszcze większe. Wow, nie wiedziałem, że może być jeszcze lepiej. Dosłownie aż tak. Okej, okay. Obejrzyjcie sobie kolejne kilka zdjęć. Dzięki za recenzję, jak macie jakieś pytania, walcie w komentarzu, subskrybuj kanał, bo będzie więcej testów, a w kolejnym filmie powiemy sobie o 70-200. Trzymajcie się, dzięki za obejrzenie, yo! Teraz nagrywa się na innej. No. To dobrze, bo tu nie mam żadnej karty. No tak się domyśliłem, dlatego... Jak ty wiesz, że nic nie ma. No.